W 1911 roku badałam pierwszy kurhan z Siedleminie w powiecie jarocińskim z okresu późnego rzymskiego. Był tam proboszcz, który się interesował tymi rzeczami, Hans Gibasiewicz, który śledził, jak Niemcy badania prowadzili, i wobec tego mnie zawołał, właśnie to było przed wojną, w okresie jeszcze rządów niemieckich, żebym jedną z tych mogił rozkopał. Rozkopałem ją, była ciekawa, bo była usypana z kamieni na miejscu spalenia zwłok. Także jak się tylko stos zawalił i dopalił do końca, to zasypano to wszystko kamieniami i ziemią później. Także był kurhan o średnicy kilkunastu metrów, wysoki do 1,5 do 2 metrów i zawierał na dnie rozkruszone rzeczy, wszystko brązowe naczynie, ceramika, rozbita, przedmioty żelazne i tak dalej. To były moje pierwsze wykopaliska. Obrządek pogrzebowy był bardzo zbliżony do tego samego obrządku, jaki jest w wczesnym średniowieczu na terenie południowej Polski. Też właśnie te kurhany sypane na miejscu spalenia zwłok. I to mnie naprowadziło na możliwość połączenia tych rzeczy z wczesnym średniowieczem, że to jest tak samo pozostałość ludności słowiańskiej. Do tego wniosku przyszedł także badacz Blume, który był dyrektorem Muzeum Niemieckiego, prowincjonalnego tutaj w Poznaniu przed wojną pierwszą. I on również początkowo uważa, że to są pierwsze początki Słowian na naszych ziemiach. Ta pasja poszukiwań słowiańszczyzny i początków państwa polskiego towarzyszy profesorowi Kostrzewskiemu przez całe jego życie. Biskupin stał się największym odkryciem. Moje pierwsze spotkanie było na długo przed odkryciem tej osady, dlatego że chodziłem potem po wyspie już kilka lat wcześniej, szukając tam zabytków, i znalazłem kilka skorup wczesnośredniowiecznej i kultury użyckiej. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest tak ciekawy obiekt, bo w ten czas poziom wody był znacznie wyższy w jeziorze, jakieś pół metra. I dopiero kiedy opuszczono jezioro, wyszły te pale umacniające brzeg, czyli falochron, i więcej skorup dzięki temu, że ten właściciel tego gruntu, pan Jercha, zaczął kopać torf na tym półwyspie. Natrafił na belki, konstrukcje drewniane. No i w ten czas widzieliśmy, że to jest osada, którą warto badać. Kiedy to jezioro opadło, mogliśmy rozpocząć systematyczne badania, wiedząc, co to jest za obiekt. To był przypadek. Doniósł nam o tym nauczyciel, kierownik szkoły Szwajcer, który zauważył te belki ukośne na brzegu jeziora i tłumaczył to jako dachy zatopionych domów. To oczywiście było niemożliwe, bo nigdy by tak głęboko nie zatonęły domy. Więc stwierdziłem, że to jest falochron i że później przy pierwszej kampanii 6-tygodniowej, którą prowadziliśmy przy pomocy koła prehistoryków, jak się to nazywało w ten czas, Uniwersytetu Poznańskiego, odkryliśmy już całą ulicę, domy, części wału drewnianego, który otacza osadę, i ten falochron szczegółowy dobyliśmy na wierzch. Także już mieliśmy obraz zasadniczo tej osady po pierwszej kampanii. Był rok 1934. Przystąpiono do prac naukowo-badawczych. 6-osobowa ekspedycja, zaopatrzona w 360 zł, rozbiła obóz z 3 namiotów. 22 czerwca łopaty 20 bezrobotnych z Gąsawy i Biskupina rozpoczęły odsłaniać osadę. Nie mieliśmy ani funduszy dostatecznych, ani środków do badań, ani tak samo pomieszczeń odpowiednich. Mieszkaliśmy pod płachtą żniwną, pożyczoną od firmy Hartwig, dosyć przewiewną oczywiście, z odżywianiem. Też nie było świetnie, gotował pan Maciejewski, mój laborant, który potrafił gotować, ale tyle osób, które tam było, to miało pewne trudności. Było to prymityw, nieschany w pierwszym roku, ale mimo to już zasadnicze problemy tej osady, chronologię i układ jej rozwiązaliśmy w pierwszym roku. To wywołało ogromne zainteresowanie w całej Polsce i nie tylko w Polsce, bo i za granicą. Przyjeżdżali korespondenci ze wszystkich krajów, między innymi z Sztokholmu przyjechał korespondent Sztokholm-Sydney. W ogóle w całej prasie, w London Illustrated News, w Ilustracją paryską były artykuły na ten temat. W Argentynie, nawet w Stanach Zjednoczonych, w całym świecie było bardzo żywe zainteresowanie. Biskupin jest umieszczony w encyklopedii szwedzkiej, duńskiej, także jest dzisiaj znakomitością, powiedzmy, ogólnoeuropejską. Przede wszystkim architektura tego samego rodzaju, jaka do dzisiaj zachowała się w Biskupinie i w Godawach, sąsiedniej wsi, nasuwała przypuszczenie, że mamy do czynienia z prastarą tradycją. Znowu mamy związek między kulturą użycką a wczesnym średniowieczem. Ta sama konstrukcja domów, tak zwana wątkowo-sumnikowa, właśnie występuje w obu okresach. Między tymi dwoma okresami też mamy tę konstrukcję tu i owdzie uchwyconą. No i po tym wszystkim mamy, że to było wspaniale zorganizowane społeczeństwo, które żyło w jakimś ustroju dość silnej władzy poddanym, skoro potrafiło taką osadę zaplanować, która swoją regularnością przewyższa niesłychanie plan Gdyni czy innych naszych miast powojennych i przedwojennych, założonych niedawno. To też wskazuje na nadzwyczajne talenty tej ludności. Poziom kultury w ogóle był dość wysoki na owe czasy. Profesor Kazimierz Żurowski. O szczegółach tego miasta to zajęłoby dużo czasu. W każdym razie jedna rzecz jest tutaj niezmiernie ciekawa i aktualna, mianowicie, że jest niezmiernie regularny układ całości, dlatego że całość miała owalny kształt, otoczony walem obronnym, wzdłuż walu od środka prowadziła ulica Okrężna i regularny, poprzeczny, równoległy do siebie ulicy i wzdłuż tych ulic domy. Zresztą wykorzystane miejsce było do maksimum do tego stopnia, że nawet wiele domów ma wspólne z sobą ściany, prawda? Żeby jak najmniej stracić cennego miejsca w zamkniętej przestrzeni. Jeśli chodzi o nazwę miasta dla tej osady, ona nie jest aktualna, dlatego że organizacja miejska u nas dopiero jest właściwie wczesna. W średniowieczu pojawia się, także to jest osada w społeczeństwie zorganizowanym jako społeczeństwo rodowo-patriarchalne, prawda? Także to jest po prostu rodowe osiedle społeczeństwa prasłowiańskiego. To jest jednak przykład niezmiernie ciekawy, dlatego że tam właściwie każdy moment jest dobrze przemyślany, choćby nawet brama doprowadzająca do wnętrza grodu. Jest nie na wprost po najkrótszej linii, ale po lewej stronie, to znaczy ci, którzy szli do bramy, to musieli kawałek defilować po podwał i to tak mając wał po prawej stronie, to znaczy w momencie ataku to oni byli w gorszym położeniu niż obrońcy, bo obrońcy mogli ich radzić, a natomiast atakujący, władający w większości wypadków prawą ręką, prawda, to tutaj byli właściwie bezbronni. Także i ten szczegół jest dość ciekawy. Zasłaniali się, trzymając w prawej ręce tarczę od strony wału. Także bronieni przez te tarcze, ale nie mogli sami używać oszczepów czy łuku, bo lewą ręką trudno strzelać ani rzucać oszczepy. Także ten sam system jest tak samo w grodzie w Tiryns, w mikeńskim grodzie sprzed czasów, przed naszą erą. I to samo jest też w grodzie wczesnośredniowiecznym w Kleszczowie nad Odrą, na lewym brzegu Odry, gdzie z NRD leży, którzy Niemcy badali. Ten sam system dojścia z lewej strony właśnie do grodu, dłuższy czas naokoło wału. Także widzimy, że od paru tysięcy lat ten system się utrzymuje. I to świadczy o inteligencji, prawda, tych ludzi, którzy doskonale zdawali sobie sprawę, jak trzeba urządzić właśnie wejście do grodu, żeby atakujący jak najmniej mieli swobody w atakowaniu, musieli się tylko bronić, zasłaniać się tarczami prawą ręką trzymanymi. Trzeba dodać jeszcze, że ten system powstał niezależnie właśnie i w Tyrynsie, i w Biskupinie, i we wczesnym średniowieczu. Bo trudno przypuścić, żeby mieszkańcy Biskupina sięgali tak daleko wstecz pamięcią, względnie żeby istniały jakieś kontakty z tym społeczeństwem, które żyło grubo wcześniej od nich, prawda? Więc na pewno ta myśl powstała niezależnie tutaj właśnie na naszych ziemiach w Polsce i w okresie Biskupina i we wczesnym średniowieczu. W Biskupinie i jego okolicy odkryto pozostałości osadnictwa od schyłku epoki kamiennej starszej aż po średniowiecze. To jest z okresu obejmującego ponad 10 tysięcy lat. Osada, o której mówimy, jest pozostałością osiedla obronnego sprzed 2500 lat. Wróćmy raz jeszcze do jej niesłychanie ciekawej konstrukcji i architektury. Mówi profesor Kostrzewski. Było 11 równoległych ulic, połączonych tą ulicą Okrężną, idącą wzdłuż wałów, no i to, co zresztą mówi już pan profesor Żurowski, prawda, o planowym założeniu tej całej historii. Jest taki wolny placyk przed bramą, mógłby dać plac zebrań, coś takiego. I z jednej ulicy na drugą, chcąc przejść, trzeba było dojść do końca ulicy tej, kawałki z ulicą Krężną do następnej, bo wejścia do domu było tylko z południa. Nie było na przestrzał. Najlepiej naświetlone, nasłonecznione strony, gdzie chodziło o słońce, o światło też za dnia, bo sztucznego światła pewnie mało używali, tam żadnej lampek nie znaleźliśmy, może jakieś łuczywo palili w domach. Ale dom był drewniany, zawsze to było ryzykowne, prawda, się może coś zapalić. Ognisko zawsze na prawo od wejścia, też jakoś na stronie honorowej, uczczone właśnie święte miejsce. No i dwuizbowe, ten normalny dom, a niektóre były trzyizbowe, osobną sobie odrębnioną sypialnią, gdzie były nary, czyli pomost taki do spania, prawda? Którymi w jednym miejscu odkryli trzy takie podkładki właśnie pod ten pomost z otworami do nóg. Ilu tam mogło ludzi mieszkać? Około 1000, trochę ponad 1000. Było jakieś setka domów, trochę więcej, może ponad setkę. Nawet licząc duże rodziny wówczas, większe niż dzisiaj, 10 osób, no to by wypadło 1000 osób. Docent dr Bogdan Kostrzewski. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Biskupin jest oczywiście czymś wyjątkowym w sensie nie tylko samej architektury, ale także w tym, że tak świetnie się zachował. Trzeba również dodać, że znamy obiekty zupełnie podobne. Tak na przykład Muzeum Archeologiczne w Poznaniu od szeregu lat prowadzi badania wykopaliskowe w Smuszewie, w powiecie wągrowieckim, na identycznym nieomal obiekcie jak Biskupin. Z tym jednak, że właśnie ten obiekt nie miał takich warunków, wyjątkowe jak Biskupinie były, dzięki którym nie przetrwał w tak doskonałym stanie jak Biskupin. Stwierdzamy tam wprawdzie resztki ulic o tym samym układzie jak Biskupinie, resztki identycznie budowanych domów, ale one są przetrwałe w tak słabym stanie do naszych czasów, że nie przedstawiają, powiedzmy, tej wartości wizualnej, jaką przedstawiają kopaliska biskupińskie. Także w tym względzie trzeba powiedzieć, że Biskupin nie jest czymś wyjątkowym, jakimś nadzwyczajnym wykopaliskiem. On jest wyjątkowy przede wszystkim ze względu na swój stan zachowania oraz oczywiście również ze względu na bogactwo zabytków. Podobne obiekty znamy również w innych stronach Wielkopolski, a być może znajdują się one także w innych stronach Polski, w każdym razie na terenie tej tak zwanej kultury łużyckiej. Profesor Żurowski. No jeśli chodzi o tego rodzaju grody, to one są istotnie znane w licznych punktach Polski, jednakże brak danych, dlatego że nie były badane. Ale ciekawy jest jeden jeszcze badany przed wojną w powiecie toruńskim, w Kamieńcu na przykład, gdzie wyraźnie są ślady spalenia jego i to jakby można było sądzić na podstawie obecności na przykład grocików brązowych typowych scytyjskich, zwłaszcza w okolicy bramy znalezionych, tkwiących w zgliszczach pozostałości tej bramy, więc świadczy, że to nawet był najazd Scytów, dlatego że Biskupin mniej więcej w tym czasie jest, kiedy na terenie środkowej Europy dają się odczuwać łupieszcze najazdy plemion scytyjskich, które się usadowiły na stepach nadczarnomorskich i stamtąd wyruszały na wyprawy w głąb Europy. Rekonstrukcje, dwa domy, które zrekonstruowano, część wału, część falochronu, część ulic, to wszystko było zniszczone przez Niemców. Nasz balon oczywiście znikł, tak samo aparaty, które mieliśmy tam do pomiarów, do fotografii, powielenia i tak dalej, to wszystko było zniszczone. Tak samo jak nasze muzeum było w stanie ruiny i tak samo znikły wykopaliska częściowo właśnie z tych wczesnośredniowiecznych osad. Tu z muzeum? Tak, wykopaliska były częściowo w gmachu dawnego Urzędu Kolonizacyjnego, czyli Collegium Medicum dzisiaj się nazywającego się, podziemiach i to też wszystko zostało zniszczone w czasie wojny. Między innymi jakie zabytki Niemcy zniszczyli wtedy? No z kim ukradli dużo rzeczy złotych i srebrnych, które dali w depozyt jakiemuś dyrektorowi zakładu dla starców w Śremie i on to wywiózł do Niemiec. Do dzisiaj nie wiemy, co się z tym stało. Zniszczyli i ukradli cenniejsze obiekty srebrne i złote. W muzeum też poginęły figura Bożka z Lejankowa, głowa męska z brodą. Też zniknęła i cały szereg innych cennych rzeczy. A zabytkami cennymi zasłaniali okna przed pociskami. Znaleźliśmy kupę gruzów zamiast całych naczyń, które do okien postawiali jako ochrona przed odpryskami. Część wywieźli do kopalń w Grasleben w Brunszwiku i stamtąd dostaliśmy dzięki pośrednictwu profesora Strechera z Krakowa te rzeczy z powrotem, tu po okupacji angielskiej. A część była w kościele w Tomicach, które też stamtąd wywieźliśmy. Zniszczeniu miały ulec nie tylko dokumenty polskości, ale i ludzie, którzy je odkryli. Natychmiast po zajęciu Poznania gestapo rozpoczęło poszukiwania profesora Kostrzewskiego. Po tych 5 tygodniach ukrywania się w Poznaniu w grudniu wyjechałem do Warszawy i stamtąd potem do Małopolski. Żyłem pod cudzym nazwiskiem, tu sobie sfabrykowałem przepustkę. Dzięki uczynności moich znajomych, którzy mi zrobili dobrą fotografię z okularach i z wydłużoną twarzą sztucznie wąsa. Także zmieniłem trochę wygląd, ale jakoś mi się udawało wojnę przetrwać z tym i nawet dostałem oryginalną kenkartę na podstawie mojego sfałszowanego wykazu osobistego. Niemcy się nie poznali na tym. Szukano mnie do końca wojny. W nakazie aresztowania jest napisane, że byłem wrogo nastawiony przeciwko wszystkiemu, co niemieckie i germańskie, że Berlin uważałem za miasto polskie, co oczywiście jest bajka, bo tylko mówią o mieście słowiańskim, czym było niewątpliwie. Sama nazwa świadczy o tym. I następnie, że wielkim prehistorykiem mniemaniu Polaków. Ironicznie. Wielkim prehistorykiem mniemaniu Polaków. Tragicznych lat okupacji nie przeżyli jednak najbliżsi współpracownicy profesora. Michał Borski, Tadeusz Dobrogowski, Bronisław Jaroń, Kazimierz Łukasiewicz, Bogdan Malow, Józef Schubert, Józef Turowski i Feliks Wydra.